kilka miesięcy temu na wideotesty.pl recenzowaliśmy kamerkę wodoodporną BenQ SP2. Dzisiaj chcemy Wam przybliżyć temat aparatów wodoodpornych, które także umożliwiają uchwycenie naszych podwodnych ekspedycji. Będzie to poradnik oparty na teście dwóch egzemplarzy, Panasonica FT5 oraz Olympusa TAF TG3. Zapraszam! Aby w ogóle zacząć rozważania w tym zakresie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, do czego taki aparat chcemy używać. Mogłoby się wydawać, że riposta jest prosta. Chcę robić zdjęcia pod wodą. Otóż nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, iż specyfikacja eksploracji głębin, a zatem nasze elektroniczne potrzeby, w sposób znaczący uzależnione są od rodzaju środowiska. Oznacza to tyle, że jeżeli nasz aparat będziemy używać sporadycznie i amatorsko, czasem na basenie, nad jeziorem i może raz w roku nad morzem, to powinien nas zainteresować inny segment niż profesjonalnych płetwonurków, którzy będą schodzić nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów poniżej lustra wody, aby podziwiać chociażby rafę koralową. Ja nie jestem profesjonalistą, więc skupię się na tych pierwszych zastosowaniach. Zakup wodoodpornego aparatu daje użytkownikowi przede wszystkim frajdę z tego, że można trwale zapisywać swoje przeżycia, doświadczenia i emocje towarzyszące zabawom we wodzie. Przy wyborze odpowiedniego urządzenia trzeba zwrócić uwagę na jego parametry. Mowa tutaj nie tylko o specyfice obiektywu, ilości dostępnych trybów i ustawień, ale także o tych bardziej fizycznych właściwościach, wymiarach, wadze czy jakości obudowy, no i liczbie certyfikatów, jakie świadczą o jej wodoszczelności. W przypadku testowanych przez nas modeli ich specyfikacje wyglądają bardzo podobnie. Cechy wspólne to przede wszystkim 16-megapikselowa matryca rozmiaru 1x2,3 cala typu CMOS w przypadku Olympusa i MOS, jeżeli chodzi o Panasonica. Dodatkowo mamy do dyspozycji zoom optyczny czterokrotny i nagrywanie filmów w 1080p przy 50 klatkach na sekundę w przypadku Panasonica i w obu przypadkach z ograniczeniem do 29 minut nieprzerwanego zapisu. Różnica pomiędzy matrycami jest dosyć jasna. Jeden piksel CMOS ma jedynie około 35% powierzchni czynnej, ale odczyt zawartości matrycy jest bardzo szybki, dzięki czemu aparat zużywa mniej energii. Z kolei opracowany przez Panasonica MOS, swego rodzaju hybryda CMOS-a i CCD, ma około 50% powierzchni czynnej, więc czułość jest taka jak w przypadku CCD, jednakże czas odczytu zawartości pikseli jest zbliżony do CMOS-a, dzięki czemu ilość zużytej energii nie jest aż tak duża. Jeśli zaś chodzi o przysłonę, to jaśniejsza jest ta z Olympusa, f2.0 na szeroki kąt i f4.9 w trybie tele. W Panasonicu do czynienia mamy ze spektrum f3.3 do f5.9. Szczegółową specyfikację techniczną obu modeli znajdziecie w tekstowej wersji tej recenzji na portalu wideotesty.pl. Link w opisie. Podobieństwa nie kończą się jednak tylko na parametrach technicznych, bowiem wytrzymałość przynajmniej na papierze jest również porównywalna. Oba aparaty są certyfikowane jako IPX6, IPX8 oraz MIL, jednak producenci inaczej interpretują te standardy. W przypadku Panasonica FT5 prezentuje się to następująco. Wodoszczelność do 13 metrów głębokości, odporność na zabrudzenia, odporność na upadek z 2 metrów i możliwość pracy w warunkach do minus 10 stopni Celsjusza. Na tej płaszczyźnie lepiej prezentuje się produkt Olympusa, gdyż zapewnia wodoszczelność do 15 metrów głębokości, odporność na zabrudzenia, odporność na upadki z wysokości 2,1 metra, a ponadto odporność na zgniatanie ciężarem do 100 kg oraz oczywiście możliwość pracy w warunkach mrozu do 10 stopni Celsjusza poniżej zera. Taki stan rzeczy ma odwzorowanie nie tylko w wyglądzie, ale i w parametrach fizycznych. Olympus TG3 nie tylko waży o 33 gramy więcej, ale jest także szerszy, dłuższy oraz grubszy, aż o 2,3 mm. Nie są to jednak różnice znaczące. Na pewno nie będą miały znaczenia dla użytkowników dbających o swój sprzęt i wybierających się raczej na basen niż na plażę. Jednak w przypadku, gdy nie zwracacie takiej uwagi na elektroniczne gadżety, to powinniście wybrać bardziej wytrzymały, a więc masywniejszy sprzęt. Zanim przejdę do tego, jak aparaty spisują się w warunkach wodnych, parę słów o normalnych zastosowaniach. Jeżeli myślicie, że kompakty nie nadają się do robienia ładnych zdjęć, to jesteście w błędzie. Weźmy za przykład tryb makro. Da się wiarę, że te zdjęcia są wykonane za pomocą taniego aparatu, a nie profesjonalnej lustrzanki z drogim obiektywem? To kolejny punkt, na który warto zwrócić uwagę podczas zakupu wodoodpornego gadżetu. Nie każdy konsument będzie taki sprzęt wykorzystywał wyłącznie pod wodą, więc warto tutaj rozglądnąć się za czymś, co daje sobie radę w różnych okolicznościach. Polecamy sprawdzić, jakie tryby oferuje interesujący nas aparat. Czy możemy ustawić w nim manualnie podstawowe parametry, takie jak balans bieli czy ISO, a także upewnić się, jakie filtry oferuje dany produkt.
pod tym właśnie względem bardziej korzystny z pary Panasonic FT5 Olympus TG3, bogatszym w opcje, wydaje się być ten pierwszy. Fotografie uchwycone za pomocą FT5 posiadają szerszy zakres barw i są przyjemniejsze dla oka, ale podkreślam, w trybie niewodnym. Dodatkowo dzięki kilku przydatnym filtrom można taki obraz jeszcze ulepszyć. Z kolei propozycja Olympusa może na przykład od razu wykonywać kolaże kilku zdjęć i umieszczać je w ramkach, ale barwy w tym przypadku są zdecydowanie zimniejsze i mniej jaskrawe. Jednocześnie odniosłem wrażenie, iż przynajmniej w przypadku nagrywania filmów to Olympus TG3 lepiej podołał nieprzyjaznym warunkom oświetleniowym. Mimo masywniejszej sylwetki Olympusa i przydomku Thoth, to Panasonic był mniej zniszczony. Jak widać na zdjęciu, w przypadku aparatu TG3 dość zauważalnie zarysowano ekran. Być może to kwestia tego, iż poprzedni tester TG3 intensywnie go eksploatował. Tak jak już wcześniej mówiłem, ja używałem aparatów głównie w aquaparku. Panasonic nie posiada na obudowie żadnych pokręteł. Wszystkim operuje się za pomocą przycisków, co jest w moim ocenie plusem. Z kolei w Olympusie zintegrowano dwa elementy manualne. Są to pokrętło zmiany trybu oraz dźwignia przybliżenia. Poza tym wszystko wygląda podobnie. Przyciski nawigacyjne, galeria oraz osobny spust migawki i klawisz nagrywania. Nie zauważyłem szczególnych różnic w obsłudze, ani też zbytniego zużycia któregoś z elementów. Muszę przyznać, że z obu urządzeń korzystało się równie wygodnie, więc w tym przypadku liczą się tylko i wyłącznie preferencje potencjalnego nabywcy. Jedyne, na co możecie zwrócić uwagę, to ilość szczegółów, które w dłuższej perspektywie mogą ewentualnie ulec uszkodzeniu. Chodzi o wystające i manualne elementy TG3. Najtrudniej było mi przetestować czas pracy na akumulatorze. Jest on ściśle związany z tym, w jaki sposób eksploatujemy dane urządzenie. A więc każdy użytkownik może uzyskać inne rezultaty. Według danych producenta Olympus TG3 potrafi wykonać 380 zdjęć na jednym ładowaniu, natomiast Panasonic FT5 10 mniej. Wynika to z faktu, że pojemność akumulatora drugiego z aparatów jest mniejsza o 100 mAh. Względem poprzednich edycji aparatów, w obu przypadkach została ona jednak ulepszona o kilkadziesiąt procent z uwagi na wprowadzenie funkcji Wi-Fi oraz GPS. To właśnie one razem z możliwością podglądu wykonanych fotografii są najbardziej prądożerne funkcjami. Istotne jest również to, iż w przypadku modelu Thoth 3 możemy regulować jasność ekranu LCD w 5 poziomach, a dzięki temu zaoszczędzić nieco energii. Reasumując, w tym aspekcie zauważalnie lepiej spisuje się produkt Olympusa, choć nie są to różnice, które deklasują rywali. Pod wodą korzystałem z podwodnego trybu pracy. Oba aparaty oferują taką funkcję. W obu przypadkach system ma działać bardzo podobnie poprzez upiększanie fotografii. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku Panasonica spektrum barw w trybie podwodnym zostaje znacznie obniżone. Zdecydowanie żywsze zdjęcia wykonuje wtedy Olympus. W zależności od ujęcia różnie wyglądają także parametry ostrości obrazu i ilości szczegółów. Nie ma w tym przypadku żadnej reguły. Urządzenie od Panasonica w niektórych przypadkach prezentuje się lepiej, ale z drugiej strony zawdzięcza to lekkiemu rozmyciu szczegółów. Z kolei w Olympusie wszystko jest bardzo wyostrzone, przez co niektóre zdjęcia wykonane w dobrym oświetleniu są nieco postrzępione i przesadzone. Model TG3 oprócz większego spektrum barw ma także lepsze możliwości doświetlania zdjęć, więc są one nieco ładniejsze. Jednakże zarówno on, jak i FT5 miały pod wodą problemy ze złapaniem ostrości w wielu przypadkach. Często zdarzały się także zdjęcia poruszone. Mowa oczywiście o ujęciach bez lampy błyskowej, bo przy jej pomocy osiągi wyglądają już znacznie lepiej. Trudno jednoznacznie ocenić, który aparat jest pod tym względem lepszy, ponieważ oba sprawowały się naprawdę podobnie. Bardzo interesujące, wręcz artystyczne zdjęcia udało mi się uzyskać fotografując bąbelki w jacuzzi. Tutaj ponownie pod wieloma względami zdjęcia z Olympusa, przynajmniej moim zdaniem, prezentują się lepiej. Nie zmienia to faktu, że powinniście sami obejrzeć przykłady i ocenić, które wam się bardziej podobają. Jeszcze raz podkreślam, testowane modele to aparaty wodoodporne, a nie kamery. Trzeba pamiętać o ograniczeniach względem Action Cam, o których opowiadałem na początku. Podstawowa różnica jest taka, że Panasonic zapisuje pliki w formacie MP4, podczas gdy Olympus wykorzystuje format QuickTime. Na tej płaszczyźnie różnice w jakości nie są już tak zauważalne. Oba urządzenia zapewniają podobną ilość szczegółów, także automatyczna ostrość działa na niemal identycznym poziomie. Również w tym przypadku, szczególnie w mocniejszym oświetleniu, można dostrzec, że Olympus oznacza się większą jaskrawością barw oraz jaśniejszą przysłoną. Z kolei obraz z Panasonica jest bardziej płynny i zawiera dużo więcej szczegółów oraz mniejsze zakłócenia. To zasługa 50 klatek na sekundę, bitrate'u rzędu 28 megabitów na sekundę i zapisu do formatu AVCHD.
Zarówno funkcje oznaczania zdjęć przez GPS, jak i przesyłania ich za pomocą Wi-Fi w obu aparatach działają poprawnie. Mechanizm jest prawie dokładnie taki sam. Za pomocą smartfona zwyczajnie łączymy się z siecią bezprzewodową generowaną przez aparat, wpisując odpowiednie hasło. Później w aplikacji producenta wybieramy interesujące nas fotografie i przesyłamy je do pamięci urządzenia mobilnego. Proste, ale bardzo przydatne, bowiem od tego momentu do zgrywania plików nie potrzebujemy już żadnych kabli. Przy wyborze aparatu powinniśmy się kierować przede wszystkim jego ceną. W przypadku testowanych przez nas egzemplarzy rozbieżność jest ogromna. Olympus TG3 kosztuje około 1500 zł, a Panasonic FT5 zaledwie około 1100. Zaoszczędzenie 400 zł, nawet jeśli potencjalne urządzenie nie posiada paru funkcji czy dodatków, wydaje się być rozsądnym krokiem. Potem sprawdziłbym specyfikacje interesujących nas produktów oraz przede wszystkim próbki zdjęć i filmów, które my przez cały czas trwania tego testu Wam prezentujemy. Poza tym, tak jak mówiłem na początku, powinniście zdać sobie sprawę, że nie są to aparaty do zastosowań profesjonalnych, a raczej amatorskich. Niewątpliwie rynek aparatów i kamer wodoodpornych coraz bardziej dynamicznie się rozwija, przez co w tym i w następnym roku ujrzymy zapewne sporo nowoczesnych modeli, które mogą przynieść spore zmiany. Ale to nie wszystko. Dzięki temu starsze egzemplarze nieco potanieją, a to na pewno skłoni wielu potencjalnych klientów do zakupu. Być może Ciebie. W przeciągu ostatnich lat znacznie usprawniono przede wszystkim samą wodoszczelność tego typu urządzeń, a to dobry prognostyk na przyszłość. Być może już niedługo aparaty będą wytrzymywać większe ciśnienie, dzięki czemu entuzjaści nurkowania będą mogli zabrać je ze sobą jeszcze głębiej. To tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie palec w górę. Zapraszam Was do innych moich filmów na wideotesty.pl. Na razie.